Halo, halo, dzień dobry, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Ben 10 Power Trip. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie wesoły i smutny, to nie ze względu na fakt, co będziemy robić w tej grze, bo jeszcze nie wiem, co będziemy robić, bardziej ze względu na rzeczy, o których chcę pomówić. Znaczy nie to, że będziemy tutaj coś opłakiwać, po prostu, no zresztą sami zobaczycie. Co my tak naprawdę mamy teraz tutaj zrobić? Zaraz przejdziemy do różnych tematów, o których chcę sobie porozmawiać dzisiaj, ale mamy, widzę, do przejścia całkiem niezłą trasę, 970 metrów. Czy jesteśmy w stanie pokonać ją kamperem? Pewnie nie, pewnie muszę jechać na hulajnodze, bo dziadek Max nas oczywiście tutaj zostawi, żebyśmy sami sobie tam dotarli. W ogóle te postaci wyglądają tak... No Boże, no popatrzcie na jej twarz, popatrzcie na twarz Gwen. Znacie to uczucie, kiedy kolega wam właśnie powiedział, że była druga strona sprawdzianu? No. No to dziadek Max to jest ten kolega, który wam mówi, że była druga strona sprawdzianu. A Gwen to jest ten kolega, ta koleżanka, co się dowiedziała właśnie, że była druga strona sprawdzianu. A Ben? A Ben ze swoją miną to jest ten, co nawet nie wiedział, że jest sprawdzian, tak mi się wydaje. Kevin, mogę sobie z tobą porozmawiać, bo w poprzednim odcinku się zastanawiałem, co ty tutaj robisz. Nie potrzebuję pomocy. Aha! Aha! To tak się da! Ja muszę tu kogoś zaprosić, żeby sobie ze mną pograł. Bez kitu. Nagraj gracza? O co chodzi? Nie wiem. A ta skrzynka? Akcesoria, nie mamy jak na razie akcesoriów. Dobra, słuchajcie, nie ma co, musimy się dostać... nie tak. Musimy się dostać w tamto miejsce. O, no to żebym faktycznie podziałał jak agent. Nie trafiłem w wyskocznię. No na szczęście pokonujemy ten dystans dość szybko, ale widzę, że ta mapa tutaj wcale nie jest mała, ona jest naprawdę duża. O, patrzcie, jest kolejna wyskocznia. Może tym razem się uda? No, udało się. I to sobie przyspieszenia dostałem. Szkoda, że nie możemy na hulajnodze jeździć Inferno, bo wyglądałoby to dość komicznie. O, będziemy się bić. O, musimy pomóc jakiemuś typowi. Czyli tutaj są takie questy lokalne, czyli nie wiem, jest jakiś NPC, którego atakują i my musimy mu pomóc. Dobrze, podoba mi się to. Dobra, padajcie. Bo ja potrzebuję monet. Czy ja zużyłem jakieś monety, jak kupowałem sobie te ulepszenia w poprzednim odcinku? Chyba nie. Chyba nie. Chyba to się po prostu po misji można robić. Przerażona Paulina. Uratował mnie bohater. To czemu te postacie się nie odzywają? Dysko, aby odzyskać część zdrowia. Aha, dobra, my jakieś batony tutaj dostajemy i potem możemy je zjadać. To się cudownie składa. Ale czekajcie, bo trzeba się zamienić z powrotem w Bena. Słuchajcie. Ze smutnych wieści nie udało mi się tego nowego Bentena nigdzie znaleźć. Ani legalnie, ani nielegalnie, żeby sobie go gdzieś obejrzeć i zdobyć jakąś opinię. Oczywiście pomijam fakt, że to jest pewnie na Cartoon Network cały czas streamowane. O, jakie ładne wielkie miasto. Ale nie udało mi się go nigdzie znaleźć, więc ani sam nie za bardzo mam jak go obejrzeć, żeby mieć opinię. Okej, punkt szybkiej podróży. Okej, możemy z dziadkiem Maxem porozmawiać, aby odbyć szybką podróż. Czyli ani nie za bardzo mam jak sobie to obejrzeć sam, ani żebyśmy sobie to na live razem tam obejrzeli, pogadali przy tym o czymś fajnym. No niestety nie za bardzo. Dzień dobry. Kolejną smutną wieścią jest to, że jako iż nie mogłem dobrać się do samego w sobie nowego Bentena, dobrałem się do opinii na jego temat, żeby sobie poczytać, o czym to jest, co ludzie sądzą na ten temat. No i cóż, muszę powiedzieć, że jestem troszeczkę zawiedziony. A dlaczego to powiem, jak porozmawiamy sobie z burmistrzem? Oczywiście. Oh, don't worry about me. I'm the Burgermeister after all. No way! Burgermeister? I'm starving! Oh, Boże. Burgermeister is our word for mayor. Oh, I guess that's cool too. So what's wrong? This incident has jeopardized the Lumberjack Festival! What happened?
Our landscapers were inexplicably scared away mid-raking. Now there are piles of leaves all over town. I'd be eternally grateful if you would... Leave it to me, Mr. Mayor. Czy ja mam znowu sprzątać liście? Znaczy znowu sprzątać liście, znowu mam coś sprzątać? To jest zadanie dla bohatera, to jest zadanie dla Bentena. Sprzątanie liści. I do tego mam Inferno wykorzystywać? No, przestaje mi się to podobać, zaczyna mnie to denerwować. Spalone starty liści, 1 na 5. No i to jest właśnie to. I tu chciałbym nawiązać do tego, dlaczego w tej grze są takie zadania właśnie. Według mnie, ponieważ ja według tych opinii, które sobie od ludzi wziąłem i posłuchałem, okazuje się, że z Bentena zrobili mi troszeczkę Młodych Tytanów akcja, to znaczy, że stało się to samo, co z Młodymi Tytanami, z mrocznego serialu, z mroczną, fajną, ciekawą, interesującą, rozwiniętą i bardzo wszechstronną fabułą, zrobili serial o niczym, bardzo z kreską taką cukierkową, typowo dla dzieci, gdzie w każdym odcinku dzieje się coś innego, nie ma żadnej konkretnej fabuły, a fabuła odcinków, no trochę jak gofry w Młodych Tytanach akcji, nie? Że jakby kiedyś Ben walczył z kosmitami, a teraz sobie żarełko robi szybciej niż Gwen dzięki kosmitom. I troszeczkę boli mnie... Czy ja umarłem? Troszeczkę mnie to boli, jeżeli tak jest, ale w sumie to by się sprawdzało, bo dlaczego niby inaczej mielibyśmy takie, a nie inne zadania w tej gierce? No zobaczcie, biegam Inferno po mieście i palę liście, żeby był porządek, zamiast się bić z jakimiś stworami. Znaczy wiadomo, coś tam się tu potuczemy od czasu do czasu, ale no nie powinno tak być. Ja mam nadzieję, że to się rozkręci i rzeczywiście jakąś walkę tutaj odbędziemy, no bo jednak Hex przyszedł, zabrał nam kosmitów, a my zamiast go ścigać, to sprzątamy miasto. Znaczy oczywiście, że Gwen poszła sprawdzać te tablice, tak? I ją rozszyfrować, a my za ten czas robimy inne rzeczy. Ale dlaczego my z nią nie siedzimy? Dlaczego nie próbujemy jej pomóc? Tylko biegamy w ogóle, bo Ben się nie przejmuje. Jest uśmiechnięty. Ma tylko Inferno, a jest uśmiechnięty, biega po mieście i sprząta liście. That's something I can fix in no time. I'm pretty good with electricity. Oh, how kind of you! If you follow the power lines out of town, you should find the transformers. No nie wiem, robimy teraz jakieś takie typowe misje, takie typowe questy i to troszeczkę boli. Co z tym Hexem? Główna ścieżka fabularna. O co chodzi? Dzień do... Jak się pani tutaj znalazła, przepani? Czy mogę wskoczyć do wody? Nie mogę. A mogę to zrobić Benem? Czy chodzi o to, że wskoczyłem Inferno? Nie mogę. Nie wolno mi. Ach, nie doleciałem niestety. I ta spokojna muzyczka w tle. Nie no, w sensie sama gierka jest spoko, bo to też jest fajne, tak sobie z wami pogadam, pobiegam, porobię jakieś questy i mimo wszystko gram w Bentena. Ale to mnie głównie boli, że gram w Bentena i robię takie questy. Słuchajcie, jeżeli ta gra będzie w całości tak wyglądać, to zrobimy tak. Wtedy wezmę te gierki jakieś starsze właśnie z Bentena, z tego Alien Force'a, Ultimate Alien, z tego oryginalnego Bentena i to sobie też przejdziemy. Znaczy i tak to zrobimy, nie? I tak to zrobimy, bo już się najarałem, że chcę to zrobić, ale... Znaczy ja to ogólnie chcę zrobić od jakichś 5 lat i nie mogłem się zebrać, a teraz mówię, czemu nie? No ale mam nadzieję, że ta gierka chociaż tutaj się rozkręci, bo ją sobie wziąłem na rozgrzewkę. Żeby mówię, jakaś taka z tych nowszych, bo jest najnowsza, ona jest chyba z 2020 roku. Coś nie tak z zasianiem, a żebyś wiedział. Fajnie, że się nie odzywacie. Padły tu jakieś potwory, ukradły transformatory. Wiesz może dokąd się udały? Nieopodal wielkiego wodospadu znajduje się mały obóz, na pewno tam się kryją. A skąd ty to wiesz, kolego? Dobrze, ale będzie jakaś walka przynajmniej, to mi się podoba. Idziemy się bić. Idziemy się bić, moi drodzy. Całe 70 metrów i będziemy się bić. Przynajmniej tak mi się wydaje, no bo chyba nie będziemy z nimi rozmawiać. Jak mi każesz grilla rozpalić,
Widziałeś w okolicy jakieś chodzące transformatory? Te okropne potwory zabrały transformatory i ruszyły w kierunku drogi na klifie. Ty powodzenia. Dzięki. A czemu mówisz mi powodzenia, jak ja ci nawet nie powiedziałem, że ja mam zamiar gdzieś iść, brodaczu? Dobra, dobra, tego nie chciałem słuchać. Mogę go zaatakować? Aha, nie mogę. A mogę odpalić grilla? Nie mogę. Dobra. O, tutaj jest jakieś dziwne coś. Aha, muszę wejść na górę. Muszę wejść na górę jakoś, chyba że mogę jakoś celować. No chyba nie mogę. Ło, odkryłem jakieś dziwne skoki. Ej, patrzcie. Pójdziemy tam potem do tych drzwi. Bo to jest chyba, tego chyba nie robiliśmy. I to będzie chyba tak jak mówiłem, że te drzwi można sobie robić i to jest taka dodatkowa czynność. Tak mi się zdaje. Dobra. Troszeczkę już trudniejsze są te stworki, minimalnie. Bo minimalnie, ale są. Nie mogę im pozwolić, żeby mnie biły. Co mam z tym zrobić? Aha, zebrać. I mam takich zebrać 3, tak? Dobrze, no to mi się podoba, bo teraz już przynajmniej z czymś walczymy. O, taki strzał, to się spali i ja mogę iść tutaj, dobra. Tu będzie kolejny? Nie, to był... Nie checkpoint, tylko... No ten taki punkt, który nas prowadzi. W każdym razie dopiero za 60 metrów będzie kolejny transformator i będzie kolejna walka również, także będziemy się tłuc, ale mam nadzieję, że te potworki będą się stać coraz trudniejsze. No na pewno będą, bo jeżeli my mamy możliwość ulepszania naszej postaci, no to znaczy, że również przeciwnicy będą się stawać silniejsi, prawda? Dobra. Czy ja sobie regeneruję HP nie tylko jedząc, no bo jakby... Ej no, ono się chyba samo regeneruje, albo ewentualnie w momencie jak się bije. No to by miało sens. Bo ja mam cały czas pełne HP, mimo że nie użyłem żadnego batona, który by mnie miał wyleczyć. Nic a nic nie użyłem. Dobra, zbierzemy sobie monetek trochę, słuchajcie, bo te pieniądze mam wrażenie, że one będą bardzo potrzebne. Takie mam przeczucie, że one nam się naprawdę przydadzą. Dobra. Cyk, cyk. Cyk. Bum, 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 bum. Cyk. Ło, dobra, jest trudny. Aha, jego się nie da w ten sposób pokonać, dobra. To jest jakiś specjalny wróg. Musimy się nauczyć z nim bić. Ty, jak się z nim bić? Bo ja mu praktycznie obrażeń nie zadaję. Dobra, ciebie się najpierw pozbędziemy. I teraz musimy jakoś się pokonać, nie wiem jeszcze jak. Okej, dobra, mogę go bić jak jest... Jak ma kręćka, dobra. Chyba się udało. No, nie był najłatwiejszy na świecie. Okej, i teraz HP mi się samo nie zregeneruje chyba. To teraz pytanie, jak ja mogę... Tu jest jakiś ekwipunek. Okej, w ten sposób. Jeszcze jednego. Żeby sobie odnowić HP. No i super. No i mamy wszystko. Możemy chyba wracać do tego typka, ale zanim to... To ja bym chciał, żebyśmy... Pojechali do tych drzwi. Które są bodaj gdzieś... Gdzieś tu. Tu przy tym wodospadzie. Ty, ale nie mogę chyba wpaść do wody. Nie wiem, czy Ben nie umie pływać, czy o co chodzi, ale... Ale nie mogę chyba wpaść do wody. Gdzie te drzwi były? Tam? Tam są. Tam są, ale to nie mogę chyba pływać, to nie wiem, muszę... Muszę jakoś naokoło płynąć. Musimy zrobić tak. Musimy pojechać sobie tu i górą jakoś się tam dostać do tych drzwi. Bo wychodzi na to, że Ben, wielki bohater nasz tutaj, nie potrafi pływać, co mnie niesamowicie boli. No i właśnie dlatego, Ben, powinieneś teraz się heksem zajmować,
żebyś mógł na przykład, nie wiem, odzyskać swoich kosmitów i zamienić się... Aha. Żebyś mógł na przykład odzyskać swoich kosmitów i zamienić się w Zembala, żebyś mógł popływać sobie na przykład, a nie tutaj uganiać się za jakimiś... Znaczy teraz fajnie, bo teraz to się zajmujemy jakimiś kosmitami, ale wcześniej to żeśmy liście zbierali, no to jakaś katastrofa po prostu. No chyba sobie ze mnie kpicie. Nie, powiedzcie, że on potrafi pływać. Że ja mogę po prostu przepłynąć tędy. Nie mogę wejść do wody, rozumiecie wy to? Ja nie mogę Benem wejść do wody. Nie mogę nim wejść do wody. Nie muszę też iść górą, mogę iść po prostu tędy, ale... Ja nie mogę wejść Benem Tennisonem do wody. Ben Tennison nie potrafi pływać. Czy my dostaniemy Zembala, który potrafi pływać? Czy w ogóle nie będziemy mogli wejść do wody? Dobra, wchodzimy tu. Nie możesz tego zrobić, gdy masz misję? Poważnie? To po co ja się tutaj męczę? A wcześniej to robiłem w trakcie misji, chyba że to było moją misją, no ale to... Nie, no bez kitu, to no powinienem móc robić takie rzeczy w trakcie też. No dobrze, no jak nie, to nie, no to jedziemy z powrotem. Siup do góry. Musimy przestać używać tej hulajnogi, wiecie? Bo ta hulajnoga nam nie sprzyja. Siema, naprawiłem. Super, że przywrócisz. Co teraz? Czy ja mam teraz wrócić do miasta? Wróć do burmistrza i nie mogę zrobić tych drzwi, rozumiecie wy to? Gra wymaga ode mnie tego, żebym ja potem poświęcił na nią więcej godzin. Ruiny pustki. Udało ci się znaleźć ruiny pustki. Pokonaj wszystkie potwory i rozbij kryształ pustki, by zdobyć potężną nagrodę. Chętnie. Gra wymaga ode mnie tego, żebym spędził w niej więcej godzin. Później, jak już wszystkie misje skończę, biegając po mapie i wykonując questy poboczne. Bo nie mogę ich zrobić w trakcie. Kurczaki. Poważna produkcja. Ruiny pustki. No ale kurczę, skąd one się tu wzięły? Jak to inny wymiar. Kurczę, ja czegoś nie wiem chyba. Pyk, pyk. Pyk. Okej, okay, i teraz zbieramy kryształ. Mogę go rozwalić, czy co? Tak. O! Teraz w moc lecimy, po jednym będziemy robić. Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. O, dostałem osiągnięcie. Zium! Wow, fizyka w tej grze jest wspaniała. Kocham fizykę w tej grze, naprawdę. Tak, wjeżdżanie hulajnogą po schodach, to jest to. Dobra, nie narzekaj. Grashugel has always had a world-class lumberjack team, but this year, as embarrassing as... Lumberjacks without beards? Lumberjacks without beards. Our last hope is Dr. Fibian, the local scientist. She may be able to whip something up that will get some whiskers on our team in time for the festival. Ręce opadają. By the way, there are civilians around town that could probably use your help. I hope you wouldn't mind looking. Pewnie, że będę pomagał cywilom, teraz mam iść do jakiejś kobity. O, no i tak jak mówiłem, po każdej misji mogę inwestować sobie w to. Więc zainwestujmy w szczęście, co byśmy więcej łupów znajdywali. O co w ogóle chodzi z tą grą? Dlaczego te zadania są takie banalne? Ja tego kompletnie nie rozumiem. Hey kiddo, I'm Carla Clams, the shopkeeper around these parts.
Super. Nie chcę. Ale czekajcie, bo ona te batony sprzedaje. Ona te batony potrzebuje. Ile? Kurde bele, ja rozumiem, że inflacja, ale to ja podziękuję na razie. Jasny gwint. Słuchajcie, z takich kolejnych fajnych informacji, bo to jeszcze zapomniałem wspomnieć. Znalazłem. Albo mówić, czy nie mówić, co znalazłem. Bo kurczę, zależy, kiedy będę publikował ten odcinek. Zależy. A dobra, powiem wam. Znalazłem w szufladzie mojej, jak sobie przeglądałem, jak już uznałem, że nie mogę znaleźć tego Bentena nowego, to przypomniało mi się, że ja mam jakieś stare płyty, na których mam tego starego Bentena, prawda? Aha, nie mogę sobie zainwestować znowu. No i znalazłem, tak sobie grzebałem. I znalazłem i pomyślałem sobie, że w sumie można by właśnie na jakimś live'ie sobie obejrzeć, tam moglibyśmy sobie razem pogadać, wiecie, to by był wtedy taki bardzo, bardzo luźny live pogadankowy, gdzie byśmy sobie to oglądali, a tak naprawdę ja bym po prostu z wami rozmawiał i komentowalibyśmy sobie to w jakiś sposób, żeby zobaczyć, jak te kreskówki się zmieniają i tak dalej, komentowalibyśmy. I to wydaje mi się, że mogłoby być fajne, ale to jeszcze pomyślę nad tym, czy robić coś takiego. I czemu nie chciałem tego mówić? Bo istnieje możliwość, że jak ja to publikuję, to ja już to zrobiłem, więc wtedy to nie jest dla was żadna nowa informacja. No ale jeśli nie zrobiłem, to zrobię. A jeśli nie zrobię, to znaczy, że już zrobiłem, więc jakby... To chyba tyle. O, jakieś bagna. Kurczę. Wow, czyli ja rozumiem, że dziadek Max sobie tutaj z nami jeździ cały czas. On sobie tutaj za nami jeździ i on jest wszędzie, żebyśmy mogli dokonywać szybkiej podróży. A prawda jest taka, że po prostu mamy 10 modeli dziadka Maxa na mapie, które są ustawione w różnych miejscach i tak naprawdę to, że ten dziadek Max jest tu, to nie znaczy, że go nie ma tam. I mamy kilku dziadków w tym momencie, więc dochodzi do czasowego paradoksu i ten świat powinien wybuchnąć. Więc no cóż, zdarza się i tak.